Rybaczki, taka ciekawostka. Po pierwsze, składane na sucho, wszystko zardzewiałe, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest tu, co się odjebało. Otóż, niedawno temu, jak widać, zacisk był wymieniany. No, widzę, że jakiś naprawdę nowy. Teraz najlepsze jest to. Tłoczek, nowka, nie? Świeci się. Ale nie wiem, na czym składali. Patrz ta, co się stało z gumą. Calusieńka popękana. Na czymś złym składali, na jakimś towocie, chuj wie na czym, które jest niededykowane do hamulców. I niestety zrobiło reakcję z gumą. A miało być tylko rekreacyjnie tutaj odpowietrzyć na nowym płynie, żeby przetoczyć krew i zobaczyć, jak to się ma. No i niestety zacisk do rozbiórki. Ej, Boże, Boże. No, straszne. To jest właśnie wiedza na temat hamulcy i materiałów, które się używa. Ewidentnie widać, że to jest nowy zacisk. Zajebiste. Piasta sucho. Tak sucho, że za niedługo śruba odpadnie, tak zrezywieje. Uwielbiam taką pracę. Od razu czuję się spełniony. No i teraz tak. Niedziela późną nocą. Ogarnięty zacisk już. Zaraz będziemy składać. Do jarzma grafit, a do nowych gumek taki skurwysynix ATF albo czysta wazelina, niesmakowanie zapachowa, bo inaczej spali na panewie, tak jak tutaj właśnie był taki zajebisty przykład. No i teraz idę to składać. Mam nadzieję, że uda mi się pokazać wam technikę na kompresor, jak się zajebiście gumki zakłada. To jest coś wspaniałego. Najlepsza technika. Jedno psiknięcie powietrzem, gumka założona i tylko wkręcamy. Oczywiście żadne wkręcanie łapami. Tylko kupić sobie sprzęcik. U mnie tam na glebie leży w zielonej skrzynce. Do 30 modeli samochodów i takim czymś się skręco, a nie kluczami, poprzyciskane gumki, poprzecinane gumki, potem się woda leje i znowu szlak trafia cały układ hamulcowy. Dobra, chuj, idziemy to rektować. No, a więc tak, wszystko przygotowane mam. Kompresorek, zacisk posmarowany smolcem ATE do układów hamulcowych. I teraz ta. W środku wysmarowane, cała gumka wysmarowana i cały tłoczek wysmarowany. Zablokowane mam, żeby równo weszło. No, od klucza do rozpychania zacisków. No i robimy tak. To wszystko założone. Tak czy nie? Tak, założone. Proszę bardzo. I możemy go wkręcać.
Tyle misja trwa. Idziemy teraz na maszynę wkręcać sobie nasz tłaczak. Jedno pyknięcie, 2 sekundy założone. Polecam się. Kolejna ciekawostka. Miałem nadzieję, że chociaż ta prawa strona będzie jakaś lepsza. Ta prawa to jest tak dorżnięta, że nie cofnie cylinderka. Przyszczypnięta jak zwykle, bo ktoś kurwa jakimiś widłami to cofał. Chuj go strzelił całego. Te nawet nie chcą się ruszyć. Co powinny w palcach wyjść. No ale już skompletowałem u siebie nowe. No bo jak widać, kurwa, ja to mam tyle sprzętu, że mógłbym sobie czołga wysklejać. Jo, pierdolę, wpół do 5 rano. Jo, jeszcze nie zrobił przodu. Boże w niebiesie. Jeszcze tył. A z tyłu też to samo. Toż to się ino wziąć na linę pierdolnąć. Masakra. Już wyjebałem dzisiaj 2 butelki gazu. Kurwa, tyle palenio. Masakra. Dawno nie widziałem tak zajechanego kompletu. No nic, cisnę dalej.